Poznali ich też, to znaczy uczniów, że byli z Jezusem. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, werset 13. Pan nosi jego płaszcz, tak można by zatytułować naszą dzisiejszą część, będącą komentarzem do tego fragmentu. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Pewien człowiek, Jakow, pewien ewangelista o nazwisku Jakow, przybył do wschodniej Europy. Tam spotkał starszego człowieka o nazwisku Zimmerman, któremu religijni ludzie wyrządzili wiele krzywdy. Gdy Jakow chciał opowiedzieć mu o swojej wierze w Pana Jezusa Chrystusa, Zimmerman przerwał mu gwałtownie i zaczął opowiadać, ile zła uczynili mu ludzie w tym mieście podający się za chrześcijan. Gdy starszy mężczyzna skończył z opowiadaniem, rzekł Jakow do niego: niech sobie pan wyobrazi, że ukradłbym panu płaszcz, ubrałbym go i obrabował bank. Policja widziałaby mnie z daleka uciekającego i dostałaby w ręce tylko ten płaszcz. Następnie dowiedzieliby się, do kogo należy ten płaszcz i zostałby pan oskarżony o rabunek. Co by pan odpowiedział? Odpowiedziałbym, że to jest nieprawda. Jednak policja ma mocny argument w ręku, odpowiedział Jakow. Jeśli będzie się pan sprzeciwiał, policja poświadczy swoje oskarżenie pańskim płaszczem. Starszy mężczyzna, starszy pan, nie wiedział, co ma odpowiedzieć i wyprosił ewangelistę ze swojego domu. Jakow jednak się nie poddał. Odwiedzał go nadal, aby pokazać mu miłość Chrystusową. Pewnego dnia Zimmerman zapytał swojego gościa, co trzeba uczynić, aby zostać chrześcijaninem. Jakow wyjaśnił mu, że aby być zbawionym, musi uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, który oddał życie swoje, aby go wyratować z wiecznej śmierci i oddalenia od Boga. Po tych słowach starszy człowiek uklęknął, skłonił swoją głowę i modlił się po raz pierwszy do Boga. Gdy znowu podniósł się z kolan, uściskał Jakowa i rzekł: dziękuję, że pojawiłeś się w moim życiu. I dodał jeszcze, wskazując palcem w stronę nieba: Jakow, ty naprawdę nosisz jego płaszcz, płaszcz Chrystusa. A czy ty już uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.